Ostrzenie wierteł jest czynnością stosunkowo trudną dla osoby niewprawionej. Na szczęście można, dysponując przyrządem, który jesteśmy w stanie podłączyć do wiertarki, łatwo i dość skutecznie naostrzyć wiertło. Tutaj mamy właśnie taką przystawkę do wiertarki Celma, którą można ostrzyć wiertła o różnej średnicy. Zakładamy tę końcówkę na wiertarkę. Proszę zauważyć, że musi być włożony uchwyt wiertarski. Należy go tak ściągnąć, żeby ten stożek się tutaj zszedł. Następnie wsuwamy do oporu ramię przyrządu i zaciskamy, żeby się nie przesuwał. Sama czynność ostrzenia jest bardzo prosta. Należy wiertło włożyć ostrzem do właściwego otworu i w czasie ostrzenia wykonywać nim lekkie ruchy obrotowe w jedną i w drugą stronę, po czym wysunąć wiertło, obrócić je mniej więcej o 180 stopni i ponownie wykonywać takie otwory. Tę czynność wykonujemy dlatego, że wiertło ma dwie krawędzie do naostrzenia i za każdym razem ostrzymy jedną z nich. Za chwileczkę pokażemy to w praktyce, ale jeszcze raz powtarzam, nie przykładając zbyt dużej siły osiowej, wykonujemy właśnie takie ruchy obrotowe, przekładamy o 180 stopni i ponownie wykonujemy. W zależności od grubości wiertła należy je ostrzyć w odpowiednim do tego wiertła otworze. Otworki mają tutaj na obwodzie napisane średnice poszczególnych wiertła. A teraz spróbujemy zademonstrować na przykładzie tego grubego wiertła dziesiątki. Włączamy wiertarkę, będzie trochę szumu, w związku z czym widzimy wyraźnie, że powierzchnie są błyszczące. Jeśli wymaga to jeszcze kolejnego podostrzenia, można to zrobić aż do skutku.